Dzisiaj kilka słów o moim nowym Garminie, który jest bardzo podobny do tego Garmina 1030, którego miałem wcześniej. Zobaczcie, jest naprawdę bardzo podobny. I o tym, co mam na głowie, czyli o kasku speca, w miarę budżetowym kasku speca, chociaż słowo budżetowy i specialized to jakoś nie idzie w parze, ale lecimy. Mój nowy Garmin wygląda tak. Ktoś powie: halo, to jest twój stary Garmin. To jest pudełko z mojego starego Garmina, ale Garmin w środku jest nowy, wrócił z serwisu. Jest to nówka sztuka 1030 z folijką, nieśmigana nówka. Niestety będę musiał ją skonfigurować, bo wszystkie ekrany są, wiadomo, jest wszystko domyślne w tym momencie. A dlaczego mój Garmin poleciał do serwisu? No dlatego, że się troszkę popsuł. Nie popsuł się jakoś tak strasznie, że nie dało się go używać, ale popsuł się w taki sposób. To jest opis tego, co się popsuło. Pojawił się efekt halo na ekranie. I w związku z tym wymiana urządzenia w trybie gwarancji. I dostałem nówkę sztukę nieśmiganą. Efekt halo pojawiał się w Garminach, które mają kolorowy dotykowy wyświetlacz. To jest taka poświata, która pojawia się dookoła wyświetlacza, dająca taki niebieski efekt ramki, efekt niebieskiej ramki dookoła wyświetlacza. Nie jest to coś, co uniemożliwia użytkowanie urządzenia, ale no jest to coś niefajnego, jeżeli płaci się trochę kasy za nasz sprzęt. I muszę powiedzieć, że wielki kciuk w górę dla serwisu Garmin. Jednego dnia wysłałem zgłoszenie do serwisu. Po dwóch godzinach, może po godzinie nawet, dostałem informację mailową z prośbą o nadanie, o przesłanie rachunku i o przesłanie zdjęcia, jak wygląda ten ekran, co też zrobiłem. I po kolejnej godzinie czy dwóch godzinach miałem znowu odpowiedź, już tym razem z numerem zgłoszenia, z informacją, gdzie mam wysłać paczkę, jak spakować i tak dalej. Urządzenie więc poleciało tego samego dnia. W ciągu kilku godzin miałem załatwioną sprawę, więc wysłałem urządzenie i po czterech dniach dostałem nówkę sztukę. Także serwis naprawdę spisał się w tym wypadku. I cóż, i miejmy nadzieję, że tym razem ten efekt się nie pojawi. Ten efekt pojawiał się w urządzeniach z poprzednich edycji, w nowszych edycjach, w nowszych seriach produkcyjnych. Tego efektu nie ma. Nie powinno być przynajmniej, więc zobaczymy, jak teraz ten Garmin będzie się sprawował. No, tyle. Idę konfigurować te ekrany. Niestety. Zanim powiem o kasku, jeszcze aktualizacja tego, jak wyglądają korby, a właściwie jak sprawdza się ta powłoka PlastiDeep po, nie wiem, już ponad 1000 kilometrów, grubo ponad 1000 kilometrów zrobionych, sprawdza się całkiem nieźle. Widać, że działa, że uchroniła kilka razy korbę przed otarciami, szczególnie widać to tutaj na tym ramieniu, gdzie jest miernik. Będę nakładał nową warstwę, tym razem nałożę trochę grubszą warstwę, tak żeby to jeszcze lepiej zabezpieczało całość. Pokażę wam, jak to schodzi. Zostaje coś takiego. I korba pod spodem oczywiście jest czyściutka, bez zadrapań.
Tutaj mamy jakieś drobne zadrapanie. Zwykle, kiedy mamy tendencję do ocierania tylną częścią, boczną częścią buta o korbę, w tym miejscu mamy ryski, wyciera się ona wtedy. Tutaj jest gładziutko. Tak jak mówię, tym razem pokuszę się o trochę grubszą warstwę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przy okazji wymienię sobie baterię w mierniku, który, tak jak już wcześniej mówiłem, dzięki temu jest dobrze zabezpieczony przed wilgocią, co w przypadku miernika Stages ma duże znaczenie. Pamiętajmy, że mierniki Stages, Four Eyes, Polar, cokolwiek mamy na lewym ramieniu korby pod tym kapselkiem, mają tendencję do... Są wrażliwe na wilgoć. Są wrażliwe na wilgoć i lepiej zabezpieczać je albo taśmą izolacyjną, albo w jakiś inny sposób. Tak, żeby ten kapselek, który jest pod spodem, żeby był szczelny. Bo ta uszczelka, która tutaj jest, ona nie daje absolutnie żadnej izolacji przed wilgocią, niestety. Dobra, jedziemy z kaskiem. Ok, kask, w którym ostatnio śmigam na gravelu, to Specialized Echelon 2. Szukałem czegoś trochę bardziej budżetowego i zastanawiałem się pomiędzy kaskiem Merida Beetle i tym kaskiem. W Meridzie mamy trochę gorsze paski. Kask Meridy jest sporo tańszy, bo można go ustrzelić za około 200 zł. Ten kask kosztuje ponad 350 zł. Ale jest dużo, dużo lepiej wykonany niż kask Meridy. Co nie znaczy, że kask Meridy jest zły. Oczywiście może się sprawdzić bardzo dobrze. Mamy oczywiście system MIPS. Mamy naprawdę fajne paski. Bardzo mi się podobają paski w kaskach Specialized. Mają te odsunięte, ten system odsuniętych pasków, co sprawia, że są bardzo, bardzo wygodne. Zapięcie jest zwykłe, bez tego magnetycznego, które właściwie samo się zapina. Ale to jest kask z innej półeczki. Także mamy system MIPS. Ktoś powie, ok, nawet w kaskach z Lidla mamy system MIPS. Spoko, jeżeli podoba Ci się kask z Lidla, jeździ w kasku z Lidla za 100 zł. Najważniejsze, żeby chronił Twoją głowę. Dla mnie sprawdzają się kaski Specialized z tego względu, że są wąskie. Lepiej pasują do mojej głowy. I kask Merida Beetle też jest z tych węższych kasków, więc jeżeli ktoś ma wąską głowę, polecam sprawdzić kask Merida Beetle i polecam sprawdzić kaski Specialized, a na przykład kaski Bell czy Giro naprawdę słabo wyglądają na mojej głowie. System, paseczki i mocowanie do tego systemu alarmującego speca, zapomniałem, jak to się nazywa. Kask fajnie leży, aczkolwiek jeżeli chodzi o wady, jest dosyć płytki. Jest dosyć płytki, może tego nie widać, ale leży trochę za płytko, jak dla mnie, ale później nie czuć tego w czasie jazdy, tylko w momencie, kiedy zakładamy go. I wcześniej używaliśmy jakichś głębszych kasków, na przykład tak jak ten kask Meta, który leży bardzo głęboko. To czuć tą różnicę, czuć różnicę, że ten kask jest bardziej płaski. Dobra, sprawdźmy, ile ten kask waży. ...345 gramów. Kask Meta, który był jednym z lżejszych i prezentujących świetny stosunek jakości do ceny, 254 gramy.
sporo lżej. Kask Specialized Evade 256 gramów i kask Specialized Airnet, fajny, ale troszkę szeroki, 293 gramy. Więc w porównaniu z tymi kaskami jest to sporo cięższy kask, aczkolwiek jest to jedyny kask spośród tych, który ma system MIPS. Moim zdaniem dobry stosunek jakości do ceny. Aczkolwiek cały czas uważam, że Medstrale prezentuje najlepszy stosunek jakości do ceny. I wagowo też wychodzi naprawdę fajnie. Tyle jeżeli chodzi o kaski. Pamiętajcie, nieważne jaki to jest kask, ważne żeby jeździć w kasku. Nieistotne czy jedziemy po bułki do sklepu, czy jedziemy na 200-kilometrową jazdę. Kask to jest bezpieczeństwo, to jest nasza jedyna ochrona w momencie upadku, w momencie przywalenia głową w asfalt. Więc kask, jeździmy w kasku. Dzięki za oglądanie, czołem, hej.